Kolejna wygrana w waszym wykonaniu, kolejna pewna. Jak to spotkanie wyglądało z twojej perspektywy? Tak, zgadza się. Kolejna pewna wygrana, kolejne zwycięstwo. Bardzo się z tego cieszymy. Z naszej perspektywy to jest kolejna, jakby, kolejny etap, kolejne zwycięstwo. Ten mecz jakby od początku przebiegał pod nasze dyktando. Troszeczkę na początku daliśmy rywalowi trafić łatwych rzutów. Troszeczkę nie pozwoliliśmy im zachować jakby naszej gry. No i stąd ten jakby zacięty początek, natomiast już później już pokazaliśmy klasę, dobrze broniliśmy, szybko przenosiliśmy piłkę do ataku, no i to pozwoliło nam wygrać kolejne spotkanie. Dla ciebie to jest powrót po kilku miesiącach przerwy. Jakie samopoczucie po takim rozbracie z koszykówką? Tak, zgadza się. Ostatni raz grałem mecz, ten nieszczęsny z Sokołem Międzychód. Teraz wróciłem, dawno mnie nie było, miałem kontuzję, potem jakby sprawy osobiste, bo miałem ślub. Ale teraz jestem, trenuję już na 100%, jestem w pełni zdrowy, bardzo się cieszę, że wróciłem, że dołożyłem jakąś tam małą cegiełkę i tyle. No twoja trójka spowodowała wielką euforię na trybunach, to można powiedzieć, że kibice stęsknili się za tobą. No zgadza się, troszeczkę mnie nie było, bardzo się cieszę, że mogę wrócić, że kibicom się podobało, że koledzy z drużyny też mnie dopingują, że po takiej przerwie wróciłem, no i tyle. To teraz możemy spodziewać się już ciebie na takim pełnych obrotach i coraz dłużej grającego. Tak, zgadza się, już będę trenował na 100%, trenuję już ostatnio na 100%, a czy będę grał więcej, nie wiem, teraz mamy taki zespół, mamy tylu świetnych zawodników, mamy najlepszy skład w drugiej lidze, każdy walczy o minuty, każdy chce grać, czy ja będę grał 5 minut, czy 10, czy 15, to nie jest dla mnie istotne, mamy jeden cel wspólny założony, chcemy awansować i tyle.